Wilhelm Grimm, pierwsza bajka o krasnoludkach, przyłożył Marceli Tarnowski. Pewien szewc, nie ze swej winy, zbiedniał tak bardzo, że wreszcie nie pozostało mu nic, prócz skóry na jedną jedyną parą butów. Wieczorem przykroił buty, a nazajutrz chciał się zabrać do roboty. A że miał czyste sumienie, położył się spokojnie do łóżka, polecił się Bogu i zasnął. Rano, gdy zmówił pacierz i chciał siąść do pracy, ujrzał na stole buty już gotowe. Zdziwił się bardzo i nie wiedział, co na to powiedzieć. A przy tym buty były wykończone tak starannie, jak on sam nawet by nie potrafił. Po chwili przyszedł zaraz nabywca, któremu tak się buty spodobały, że zapłacił żądaną sumę, a szewc mógł za uzyskane pieniądze kupić skóry na dwie pary butów. Przykroił je wieczorem, aby nazajutrz rano ze świeżymi siłami przystąpić do pracy. Ale było to zbyteczne, bo kiedy wstał, ujrzał obie pary butów gotowe i jeszcze piękniej odrobione niż poprzednio. Wnet znaleźli się nabywcy, którzy zapłacili mu tyle, że mógł kupić za to skóry na cztery pary butów. Nazajutrz rano i te cztery pary były gotowe i odtąd stale. Co przykroił wieczorem, rano uszyte było pięknie i starannie, tak że wkrótce miał znowu zapewniony dostatni byt, a wreszcie stał się nawet człowiekiem zamożnym. Pewnego wieczora, wkrótce przed Bożym Narodzeniem, szewc przykroił znowu wieczorem buty i rzekł do żony. Może byśmy tak zaczekali tej nocy i podpatrzyli, kto nam pomaga w pracy. Żona zgodziła się na to i zgasiła światło, po czym oboje ukryli się w kąciku za ubraniami. O północy zjawili się dwaj maleńcy, piękni, nadzy człowieczkowie, którzy zasiedli do stołu szewca i poczęli szyć przykrojone buty małymi paluszkami tak szybko, że szewc zdumiał się i otworzył szeroko oczy i usta. Nie spoczęli, aż cała robota była ukończona, a potem zaś umknęli tak szybko, jak się zjawili. Nazajutrz rzekła żona do szewca. Musimy odwdzięczyć się krasnoludkom za pomoc. Biedacy nie mają na sobie nic, zimno im pewnie bardzo. Wiesz co? Uszyję dla nich koszulki, spodenki, kamizeleczki i surduciki, a także po parze pończoch. Ty zaś zrób parę trzewiczków. Mąż zgodził się na to chętnie, a wieczorem, gdy wszystko było już gotowe, położyli na stół zamiast przykrojonej roboty podarunki dla krasnoludków i ukryli się znowu w kącie, aby zobaczyć, co się stanie. O północy krasnoludkowie zjawili się znowu. Chcieli się zaraz wziąć do roboty, a gdy zamiast skóry ujrzeli piękne ubranka, zdziwili się najpierw. Potem zaś uradowali się bardzo. Szybko włożyli maleńkie ubranka i zaśpiewali. Patrzcie, jacy zgrabni chłopcy z nas. Czas już skończyć z szewstwem. Czas już czas. I zatańczyli, skacząc wesoło po stołach i ławach. Tańcząc, opuścili izbę i odtąd nigdy się już nie zjawili. Ale szewcowi powodziło się odtąd bardzo dobrze i wszystko, do czego się nie brał, wiodło mu się jak spłatka.